Wiadomość od twojego skryby. Powroty są trudne, tak samo jak wkraczanie w nowy semestr. Wszystko dlatego, że zamiast traktować powrót do szkoły jako nowe otwarcie, ponowne rozłożenie kart na stole, rozpamiętujemy jeszcze zakończone niedawno wakacje. Ja przynajmniej mam to poczucie tak mocno zakorzenione w podświadomości, że nawet pomimo zakończenia edukacji już jakiś czas temu, u kresu lata dopada mnie ten sam smutek, co jeszcze za czasów szkolnych czy studenckich. Współczesny model oświatowy zawdzięczamy temu panu, który jako pierwszy przyłożył ręce do stworzenia systemu nauczania powszechnego i, co ważne, obowiązkowego. Dzięki Prusakom nasze lekcje trwają 45 minut, a ścieżka i metodyka edukacji jest oczywiście z pewnymi usprawnieniami taka sama w całej Europie. Tok powstawania zinstytucjonalizowanej edukacji jest ciekawy, zwłaszcza ze względu na nie do końca czyste intencje samego króla, o czym być może porozmawiamy kiedy indziej, natomiast historia samej edukacji jest rzecz jasna dużo dłuższa. Dzisiaj wracamy do szkoły, ale nie do pruskiej, nie do ateńskiej, tylko, co chyba nikogo nie dziwi, mezopotamskiej. Według luźnych szacunków przedstawiciele naszego gatunku stąpają po ziemi od jakichś 300 tysięcy lat i przez większość swojej historii żyliśmy w niewielkich społecznościach zbieracko-łowieckich. Struktura tych społeczeństw powodowała, że dzieci mogły zdobywać umiejętności oraz wiedzę kulturową poprzez zabawę, naśladownictwo, obserwacje czy wreszcie socjalizację. Ówczesny poziom wiedzy o świecie i prawidłach nim rządzących sprawiały, że formalna edukacja zwyczajnie nie była potrzebna, by przekazać wszystkie niezbędne umiejętności potomnym. Pierwszych śladów edukacji należy zatem upatrywać w społecznościach zorganizowanych, w pojedynczych strukturach państwowych, które kształtowały się także na obszarze żyznego półksiężyca. Najbardziej podstawową umiejętnością, którą nabywamy w szkole, jest zdolność pisania, czytania i rozumienia tekstu. Musimy zatem poszukać pierwszych źródeł pisanych, by możliwie jak najbardziej zawęzić nasz obszar poszukiwań, zarówno geograficznie, jak i czasowo. Mając w głowie te założenia, z czystym sumieniem możemy spojrzeć na rozwój miasta Uruk w drugiej połowie 4. tysiąclecia przed naszą erą. Rzeczone miasto było w tamtym okresie bodaj największym ośrodkiem miejskim na terenie Mezopotamii i liczyło sobie między 40 a 50 tysięcy mieszkańców. Do utrzymania w ryzach tak licznej populacji potrzebna jest kontrola. Potrzeba matką wynalazków, tak przynajmniej twierdzą badacze, zaznaczając, że centralnym punktem rozwoju miasta było właśnie wynalezienie pisma. Administracja uosabiana przez piktogramy wybijane rylcem w glinianych tabliczkach znacząco ułatwiała kontrolę nad ludzką zbieraniną pośrednio, natomiast bezpośrednio usprawniała wymianę handlową czy rachunkowość. Protopismo powstałe w Uruk było więc akceleratorem zmian, które miały dokonać się w następnych tysiącleciach na całym świecie i ostatecznie doprowadzić do całkowitego zapanowania nad planetą Ziemią, wybicia wielu innych gatunków zwierząt i roślin, wzajemnej eksterminacji, zanieczyszczenia i wreszcie totalnej anihilacji. A nie, przepraszam, nie powinienem jeszcze tego mówić, w końcu to nienapisany rozdział. Porozmawiajmy zatem o bezpośrednich następstwach powstania pisma, a więc o edukacji. Skoro w Uruk pojawiły się jednostki, które pismo wynalazły lub przywiodły z innych terenów, a to okazało się użyteczne, jest całkiem logiczne, że po jakimś czasie znaleźli się chętni, by posiąść tajniki nieskomplikowanego jeszcze zapisu. W mieście pośród tabliczek dotyczących gospodarki i administracji znaleziono również pierwsze listy słów służące jako swego rodzaju słowniki systematyzujące piktogramy. Co oczywiste, ale jednak ciekawe, z racji tego, że te pierwsze piktogramy nie zawierają żadnych znaków gramatycznych, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakim językiem posługiwali się ludzie wybijający je w glinianych tabliczkach. Są one uniwersalne. Niezależnie jednak od języka znajdujemy dowody na ciągłość tradycji, ponieważ bardzo podobne listy słów datowane 500 lat później, a więc na połowę 3. tysiąclecia, odnajdujemy w mieście Shuruppak. Jednak tam napotykamy już na znaki ideograficzne. Zastanówmy się teraz, dlaczego warto było w ogóle nauczyć się pisać, a jest to wbrew pozorom bardzo proste. Jeżeli żyjemy w olbrzymiej metropolii, przez którą przetaczają się dziesiątki tysięcy ludzi oraz setki ton towarów, to jedną z najbardziej pożądanych umiejętności będzie zdolność do logicznego uporządkowania tego entropicznego stanu. Tym właśnie dla pierwszych wielkich miast Mezopotamii było pismo. Miasta państwa w Międzyrzeczu zostały rozwarstwione w hierarchicznej strukturze społecznej, w której to właśnie biurokraci tworzyli instytucje, sprawowali kontrolę nad handlem, egzekwowali prawa i wreszcie dynamizowali produkcję dzięki lepszej organizacji pracy. Co ważne, większość ludzi nie umiała pisać, zatem w Mezopotamii działało klasyczne prawo podaży i popytu. Z racji na olbrzymie zapotrzebowanie oraz niewielką ilość skrybów, ludzie piśmienni byli utożsamiani ze społeczną elitą. To raczej nie dziwi, umiejętność pisania była zarezerwowana tylko dla nielicznych i nie mówię tu wcale o władcach czy wysokich kapłanach, wręcz przeciwnie. Jeśli uważnie słuchacie niektórych listów, które często przytaczam w moich filmach, możecie zwrócić uwagę, że nadawcy często zwracają się do odbiorców następująco. Przekaż swojemu panu następującą wiadomość.
Umiejętność pisania była więc rzadka i wcale niekoniecznie zarezerwowana dla władców. W odróżnieniu od Królestwa Egiptu, gdzie niemal każdy faraon był piśmienny, w Mezopotamii jedynie kilku władców, takich jak Szulgi czy Naram-Sin, posiedli tę cenną umiejętność. Szulgiemu właśnie przypisuje się słowa pewnego hymnu. Kiedy byłem mały, uczyłem się w szkole sztuki skrybów na tablicach Sumeru i Akadu. Wśród wysoko urodzonych nikt nie potrafił pisać tak jak ja. Gdzie ludzie chodzą po naukę sztuki pisarskiej, tam opanowałem całkowicie odejmowanie, dodawanie, liczenie i rachunkowość. Nanbigal i Nisaba dali mi obfitą wiedzę i zrozumienie. Jestem skrupulatnym skrybą, który niczego nie przeoczy. Nauka pisma, a szerzej edukacja, nie była zatem ani powszechna, ani tym bardziej obowiązkowa. Początkowo pisania nauczano zapewne głównie w świątyniach, jednak wobec dużego zainteresowania oświata została dość szybko sprywatyzowana, a świątynie kształciły skrybów jedynie na swój własny użytek. Powstawało wiele organizacji zrzeszających specjalistów od różnych gałęzi znanej wówczas nauki. Ci byli opłacani przez uczniów uczęszczających do ich prywatnych szkół. Czesne płacili rzecz jasna ojcowie. Według dokumentów znajdowanych w ruinach wielu sumeryjskich miast zajmowali oni co znaczniejsze pozycje w społeczeństwie. Ojcami adeptów sztuki pisarskiej byli zatem sami skrybowie, archiwiści czy księgowi, ale także różnego rodzaju nadzorcy, brygadziści, wreszcie kapłani, czy nawet zarządcy pałacu, miasta, całej prowincji, ale też prywatnych przedsiębiorstw. Wśród rodziców uczniów nie znajdziemy rolników, pasterzy czy robotników fizycznych. Wynika to oczywiście z niemożności opłacenia kosztów edukacji, ale także ze względu na głębokie zakorzenienie w tradycji i przejmowanie społecznej roli swojego ojca. Sumeryjskim dzieciom jeszcze rzadziej niż nam dzisiaj udawało się wyrwać z rodzinnego schematu, z zawodu, którym przodkowie trudnili się od kilku pokoleń. Dowody na popularyzację oświaty i pojawianie się pierwszych prywatnych szkół pochodzą z połowy trzeciego milenium przed naszą erą. Począwszy od tego okresu odnajdujemy coraz więcej czy to list słów, tekstów traktujących o życiu szkolnym, wreszcie testów egzaminacyjnych. Dzieci, co ważniejszych miejskich osobistości, uczęszczały do szkół noszących nazwę Edubba, co dosłownie oznacza dom tabliczek. Pozostałości takich budynków odnajdujemy m.in. w Ur, Nippur, Sippar, ale także w Mari, gdzie odkryto dwuizbowy budynek, w którym jedno z pomieszczeń cechowało się wyglądem bardzo podobnym do współczesnej sali lekcyjnej. W tej domniemanej klasie umiejscowione były rzędy ławek, wykonane z wypalanej cegły, które mogły pomieścić od 1 do 4 uczniów. Oprócz tego znaleziono także pojemniki, które służyły do przechowywania surowej gliny, z której uczniowie następnie formowali swoje tabliczki. W pełni wyposażona sala szkolna prawdopodobnie posiadałaby także półki, na których leżałyby ukończone prace do wyschnięcia, skrzynie do przechowywania różnych przyborów szkolnych oraz do przechowywania słowników, czyli wspomnianych wcześniej list wyrazów, a być może także piec, który zapewniłby trwałość najlepszym pracom. Dodatkowo na wyposażeniu mogły znajdować się także cienkie, przypominające te gliniane tablice do pisania, wykonane z drewna i pokryte woskiem, po których można było pisać ostrym rylcem, a następnie wymazywać poprzez pocieranie woskowanej powierzchni. Tego rodzaju tablice byłyby pewnego rodzaju brudnopisami dla młodych adeptów sztuki pisarskiej. Skoro sam budynek mamy już omówiony, przejdźmy do ciała pedagogicznego. Jego struktura była pod wieloma względami wzorowana na mezopotamskim modelu rodziny. Na czele szkoły stał jej założyciel czy właściciel, nazywany najczęściej Ummia. Jego prawą ręką był Adda Edubba, czyli postać zdecydowanie bliższa uczniom i samym nauczycielom. To właśnie Adda Edubba nadzorował pracę nauczycieli oraz pełnił funkcję dyscyplinarną, mówiąc językiem dyplomatycznym. W praktyce sprowadzało się to do wymierzania kar. Lista przewinień była długa. Kary cielesne można było otrzymać za odzywanie się, wstawanie lub wychodzenie z sali bez pozwolenia, ale także za nieodpowiedni ubiór czy kalanie języka mówionego, przekleństwami lub po prostu zwykłą niedbałością. Z dostępnych nam źródeł wiadomo o 3 specjalizacjach czy też przedmiotach, które były wykładane w mezopotamskich szkołach. W skład ciała pedagogicznego wchodzili skryba liczb, odpowiedzialny za matematykę, a dokładniej algebrę, skryba pola, którego zadaniem było nauczanie geometrii, oraz skryba języka sumeryjskiego. W tej dość okrojonej podstawie programowej nie znajdziemy żadnych języków obcych, historii czy chemii. Ta wiedza zdecydowanie wykraczała poza zakres nauczania szkół w Międzyrzeczu, a przynajmniej do czasu. Kiedy Sumerowie zostali podbici przez Akadyjczyków, niezbędne było uczenie się już 2 języków, a więc sumeryjskiego i akadyjskiego. I nawet wiele stuleci po wymarciu samego języka sumeryjskiego, ten nadal pełnił funkcję podobną do łaciny w czasach średniowiecznych. Uczniowie rozpoczynali edukację między 5 a 7 rokiem życia i kontynuowali maksymalnie przez 8 do 10 lat, w zależności od umiejętności,
lub możliwości finansowych swoich rodziców. Wraz z nastaniem świtu uczniowie lub dużo rzadziej także uczennice opuszczali rodzinny dom, by udać się do domu tabliczek, by tam pobierać edukację do późnych godzin popołudniowych lub nawet wieczornych. Nic nam nie wiadomo o wakacjach, natomiast jeden z uczniów podzielił się planem zajęć swojego miesiąca, z którego wynika, że zdecydowanie lepiej uczęszczać do szkoły w wieku XXI, ale naszej ery. Rachuba mojego miesięcznego pobytu w domu tabliczek jest następująca. Moje dni wolności to 3 dni w miesiącu. Ponadto święta trwają 3 dni w miesiącu. 24 dni w miesiącu to czas mojego życia w szkole. To są długie dni. W innej pracy zatytułowanej Szkolne dni, która nie jest niestety pamiętnikiem, a po prostu utworem literackim, przedstawiono dzień typowego uczniaka. Pomimo, że jest to fikcja, to miała ona na pewno oparcie w rzeczywistości. Posłuchajcie. Wyrecytowałem moją tabliczkę, zjadłem posiłek, przygotowałem nową tabliczkę. Napisałem ją, skończyłem, a potem przyniesiono mi moje nowe tabliczki, a po południu przyniesiono mi tabliczki do ćwiczeń. Kiedy zamknięto szkołę, wróciłem do domu, wszedłem do domu i zastałem tam siedzącego ojca. Wyjaśniłem ojcu moje tabliczki z ćwiczeniami oraz wyrecytowałem mu moją tabliczkę i był zachwycony. Kiedy wstałem wcześnie rano, stanąłem twarzą w twarz z mamą i powiedziałem jej: daj mi drugie śniadanie, chcę iść do szkoły. Matka dała mi dwie bułki i wyruszyłem. Matka dała mi bułki i poszedłem do szkoły. W szkole kolega odpowiedzialny za punktualność powiedział: czemu się spóźniłeś? Przestraszony i z bijącym sercem podszedłem do mojego nauczyciela i dygnąłem z szacunkiem. Nauka w szkole składała się z 4 etapów. Najpierw uczono, jak pracować z gliną, a więc jak przygotować odpowiednio wilgotną mieszankę, której można następnie użyć do uformowania tabliczek. Ponadto wpajano prawidłowy sposób trzymania w dłoni trzcinowego rylca. Gdy uczeń opanował już przygotowanie i obsługę swoich materiałów roboczych, przystępowano do mozolnego ćwiczenia 3 podstawowych znaków pisma, a więc klinów poziomych, pionowych i ukośnych. Następnie kliny łączono w proste wyrazy, których dokładny kaligraficzny zapis ćwiczono wielokrotnie, aby dobrze wsiąkły. Najpierw nauczyciel zapisywał dane sformułowanie na awersie, a uczeń powtarzał ćwiczenie na jego odwrocie. Elementarne ćwiczenia często wykonywano na tabliczkach, które były małe i okrągłe, łatwo mieszczące się w dłoni. Na jednej z nich widnieje imię bogini Urasz, które zostało skopiowane 6-krotnie. Do napisania tego imienia użyto 2 znaków. Pierwszy to ten przypominający gwiazdę po lewej stronie. Był to symbol używany do wskazania boskiej istoty. Drugi znak może zostać użyty do zapisania sylaby ib lub ip, jednak tutaj oznacza właśnie imię bogini Urasz. Pojedynczy znak mógł zatem oznaczać wiele słów lub dźwięków. Nauka pisma klinowego wymagała zatem opanowania kilkuset znaków wraz z ich wieloma wariantami znaczeniowymi. W drugim oraz trzecim etapie nauczano głównie leksyki, posegregowanej tematycznie, oraz liczb, miar czy popularnych wzorców, które były stosowane czy to w umowach, czy w dokumentach obrachunkowych. Wreszcie na ostatnim etapie edukacji uczniowie zaczynali operować pełnymi zdaniami, przepisywać kompletne teksty, zarówno urzędowe, jak i literackie. Szkoła mezopotamska nie była oczywiście wolna od różnego rodzaju egzaminów. Te odbywały się przed zgromadzeniem nauczycieli na szkolnym dziedzińcu. Adda Eduba mógł zwracać się wówczas do ucznia w tych słowach: podejdź, mój synu, do mych stóp. Porozmawiamy, a ty udzielisz mi odpowiedzi. Od dzieciństwa do wieku dorosłego przebywałeś w domu tabliczek. Czy znasz sztukę pisania, której się nauczyłeś? Jeśli uczeń odpowiedział twierdząco, następowała seria wyczerpujących pytań. Oprócz podstawowych zadań takich jak przetłumaczenie tekstów z języka sumeryjskiego na akadyjski, czy zapisanie określeń synonimicznych, sprawdzano również koniugację czasowników czy kaligrafię. Nie wszyscy uczniowie byli jednak pilni i uzdolnieni. Na wielu odnalezionych tabliczkach odnajdujemy niezrozumiałe znaki, które są najprawdopodobniej bazgrołami znudzonych adeptów. Ponadto wiele tekstów opisuje niechęć do nauki i potępia lenistwo oraz leserstwo uczniów. Jednak nawet dla najbardziej zagorzałych przeciwników edukacji, tak dzisiaj, jak i tysiące lat temu, znajdzie się lekarstwo. Ciężka i sumienna praca. Pozostawiam Was z fragmentem niezdanego egzaminu, dziełka liczącego sobie bagatela 3000 lat. Co zrobiłeś? Co dobrego wynikło z Twojego siedzenia tutaj? Jesteś już dojrzałym mężczyzną i zbliżasz się do bycia nazwanym starym. Jak stary osioł, nie da się Ciebie już uczyć. Jak zwiędłe ziarno, które ominął czas zbiorów. Jak długo będziesz się tak zabawiał? Ale jeszcze nie jest za późno. Jeśli uczyć się będziesz dniami i nocami i cały czas będziesz pracować skromnie i bez arogancji, jeśli słuchać będziesz swoich kolegów i nauczycieli, nadal możesz zostać skrybą. Wykształcony skryba otrzymujący sowite wynagrodzenie jest bystrym strażnikiem, takim, jakiego właśnie potrzebuje pałac.
Moje filmy powstają dzięki patronom. Dzisiaj serdecznie chciałbym podziękować Adamowi oraz Ewie. Jeżeli interesują Cię materiały powstające w Skryptorium, rozważ pozostawienie subskrypcji.